ile zarabiamy na YouTube. Jak te zarobki bardzo szybko idą w górę, ale i równie szybko spadają. Moje zarobki znowu spadły i dokładnie wiem dlaczego. Jeden dobry film potrafi nagle Twój kanał zamienić na super maszynę do robienia pieniędzy. Cześć! Dzisiaj opowiem, ile zarabiamy na YouTube. Czy w ogóle warto jeszcze założyć kanał i ile pieniędzy można zarobić na prowadzeniu kanału YouTube. Opowiem też ogólnie o tym, jak zarabia się w internecie, chociaż częściowo poruszyłam już to w poprzednim odcinku, ale dzisiaj powiem, jak zarabia się na kanale YouTube i rzeczach dookoła kanału YouTube, które się dzieją. Opieram to na swoich doświadczeniach, na tym, co się nauczyłam, prowadząc kanał YouTube od 3 lat. Popełniłam mnóstwo błędów, więc jeżeli posłuchacie tego filmu, macie szansę zrobić to dużo lepiej niż ja. Jeżeli nie macie zamiaru prowadzić kanału YouTube i zarabiać w ten sposób, ale po prostu interesuje Was, jak ja to robię, mam nadzieję, że ten odcinek Wam również się spodoba i będzie przydatny. Zapraszam! Nazywam się Sandra i od ponad 3 lat prowadzę kanał Pcham do Przodu. Pcham do Przodu. Pcham do Przodu. Pcham do Przodu. Fa. Pcham. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. No ile zarabiamy na YouTube? Dzisiaj chciałabym z Wami podzielić się moimi doświadczeniami, a także pełną informacją na temat, ile zarabiamy na YouTube po 3 latach prowadzenia kanału. Nie będę niczego ukrywać, pokażę Wam wszystko, zajrzymy do naszych statystyk i pokażę Wam, ile zarabiałam w pierwszym roku prowadzenia kanału, w drugim roku prowadzenia kanału i teraz po 3 latach prowadzenia kanału na YouTube. Ile pieniędzy można zarobić? Ile dostaje się za 1000 wyświetleń? To, co się mówi 1K wyświetleń. Ile można za to zarobić, ile zarabia się za 1000 subskrybentów, ile można zarobić za to, że jest wsparcie, jaka jest prowizja, jakie są koszty prowadzenia kanału, tak więc o tym wszystkim dzisiaj chciałabym Wam poopowiadać. Jeżeli jesteście tu nowi, bardzo proszę napiszcie w komentarzu, nie bądźcie anonimowi, to jest bardzo ważne dla właśnie rozwoju kanału i jeżeli chcecie założyć swój własny kanał, to też będziecie musieli lub wskazane by było mówić swoim obserwującym, żeby pisali w komentarzach cokolwiek, nawet wstawili buźkę, dali łapkę w górę. Moi wszyscy stali widzowie, mam nadzieję, że już o tym wiedzą, jeżeli nie, to bardzo proszę łapka w górę i komentarz. I to właśnie na początku, dlatego że to ważne jest dla algorytmu. Ja myślę, że za rzadko o tym mówię, być może zacznę mówić częściej, popełniłam bardzo dużo błędów rozpoczynając właśnie ten kanał i muszę powiedzieć, że kulał on strasznie, powoli się rozpędza, ale nadal moim zdaniem dużo za wolno i pewnie mogłabym kilka rzeczy robić lepiej. Chciałabym więc to podsumować dla siebie, dla Was i może dla kogoś, kto kiedyś tutaj zajrzy. Można więc sobie jeździć po świecie, coś tam nagrywać, pomontować albo w domu gotować i nagrywać, jak coś tam gotujecie, sprzątacie, tworzycie z czegokolwiek i kasa będzie się sypać. Tak. jak nauczycie się montować filmy, jak będziecie mieć sprzęt do nagrywania tych filmów, jak zapłacicie podatki, bo prowadzenie kanału to także jest forma działalności gospodarczej i musicie mieć założoną działalność gospodarczą, płacić podatki. Ja nie będę wnikać, czy musicie to robić od dnia pierwszego, czy nie. Czy będziecie to robić w Polsce, czy może w jakimś innym kraju. Ale trzeba mieć to na uwadze, że wcześniej czy później to zacznie być też koszt. Koszt też jest na samym początku, bo potrzeba jakiś tam sprzęt. Jak wspomniałam, o sprzęcie będzie w następnym odcinku. Wspomnę też o programie do montażu. I jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Wydaje mi się, że teraz jest świetny moment, żeby właśnie podzielić się z Wami, ile zarabiamy na YouTube. Dlaczego? Bo moje zarobki znowu spadły. I dokładnie wiem dlaczego. Po prostu zaczynając ten kanał, ja nie byłam nastawiona na kasę. I być może to był błąd. A może nie. To się dopiero okaże, bo z jednej strony przez to, że nie byłam nastawiona na kasę, to po prostu nagrywałam tak jak jest, bez żadnej spinki, bez planu tak naprawdę rzecz biorąc, bo nigdy w tym moim nagrywaniu nie ma scenariusza, jaki powinien być następny odcinek, co pokazać, o czym i tak dalej. Nigdy ta podróż, którą robimy, nie była uzależniona od kanału i nigdy nie będzie, bo nie chcę, żeby tak było. Dlatego być może właśnie jestem skazana na to, że nie będę mieć super zarobków na tym kanale. A może będę? Nie. Czas pokaże. Zobaczmy w takim razie na dochody w tym roku. Tak więc otwieram swój kanał, a tam mam coś takiego, co nazywa się YouTube Studio. I tam widzę wszystkie statystyki. Widzę tam, ile osób kliknęło w mój film, jak długo ludzie oglądali dany film, jak dobrze klika się dany tytuł, ikonka itd. Jeżeli chcecie właśnie takie informacje techniczne, czyli co wpływa, bo dzisiaj ja już wiem, co wpływa na to, że dany film się klika, że zarabia się na YouTube więcej lub mniej, to bardzo proszę dajcie mi znać. Dziś w tym filmie ja opowiem głównie tylko o tym, ile dokładnie my zarabiamy. Dobra, zaglądamy do środka. Ok, wchodzimy na mój kanał i tutaj mam YouTube Studio, gdzie zobaczę wszystkie statystyki. Ostatni emitowany film, ile się kliknął, ile mam komentarzy, ile mam lajków. Tutaj statystyki kanału, w tej chwili 9588, jak nagrywam ten film. Tutaj mam plus 179, czyli mogę zaraz zobaczyć, czy jest wzrost, czy jest spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca. Statystyki się wyświetlają zawsze za ostatnie 28 dni, ale można też zobaczyć w innym czasowym, większym, mniejszym, jakby większej, mniejszej perspektywie, ale jako taki ustawiony tutaj domyślny jest zawsze 28 tysięcy. 28 dni. I tutaj mam statystyki kanału w skrócie, czyli wyświetlenia w ostatnim miesiącu 84 tysiące wyświetleń, czas oglądania w godzinach i szacunkowe przychody. Wow! I już mamy szacunkowe przychody, ale za chwilę Wam to dokładnie pokażę. A może nie powinnam teraz pokazywać. No właśnie, jednym z takich chwytów, jakie stosują youtuberzy, to tą informację taką najważniejszą, na którą wszyscy czekają, na przykład ile zarabiamy na YouTube, oni powiedzą na samym końcu, na przykład nagrywają półgodzinny film i to będzie w 25 minucie, po to, żeby wszyscy oglądali do końca. Nie mówią na początku. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli powiemy jakąś informację na samym początku, w pierwszych minutach, jest też większa szansa na to, że ludzie będą chcieli to oglądać, że po tym jak tam wejdą, podobno kluczowe są pierwsze 30 sekund i pierwsze 2 minuty. Więc z drugiej strony na początku filmu też musi być coś takiego, żeby widzowie chcieli obejrzeć. Ja natomiast chciałabym Wam pokazać statystyki od samego początku, żebyście widzieli, jak to wygląda. Proszę bardzo, wchodzimy. Tutaj tych statystyk jest bardzo dużo. Jeżeli chcemy popatrzeć na wszystko po kolei, to są wyświetlenia, czas oglądania, subskrybenci, szacunkowe przychody. Jak widzicie, napisane jest szacunkowe przychody, dlatego, że nigdy nie wiadomo do końca miesiąca, czyli na podstawie tych wszystkich filmów, które się w tej chwili znajdują na moim kanale i klikają się tak, jak się klikają, to w tej chwili za ten miesiąc ja zarobię 1736 zł. Ta kwota może być wyższa albo niższa. To zależy od moich kolejnych filmów. I na przykładzie paru filmów chciałabym właśnie Wam pokazać, jak te zarobki bardzo szybko idą w górę, ale i równie szybko spadają. Tych statystyk tutaj jest bardzo dużo, bo mamy też statystyki dotyczące treści, czyli konkretnych filmów. Mamy też statystyki dotyczące odbiorców, czyli kto ogląda moje filmy, kiedy ogląda te filmy. Ale dzisiaj zajmiemy się przychodami, czyli ile pieniędzy jest z oglądania. I tutaj mogę sobie, widzicie, mam ostatnie 7 dni, ostatnie 28 dni, 90, ostatni rok, a także wcześniejsze lata. I mogę Wam pokazać rok 23, czyli ten poprzedni rok. I to jest fajny rok do pokazania, dlatego że w ogóle coś zaczęło się dziać. Pierwszy rok nie było zupełnie żadnego dochodu, ale i też ten kanał nie prowadziłam tak, jak można byłoby go prowadzić, bo ja po prostu wszystkiego się uczyłam. Powoli w drugim roku zaczęły się te dochody, ale na początku one były za małe, żebym ja je dostawała. Żeby dostać pieniądze z YouTube, trzeba zarobić minimum 250 zł. Jeżeli zarobimy mniej niż 250 zł, to tych pieniędzy nie dostaniemy, ale one nie przepadają, one się będą kumulować. Czyli na przykład, jeżeli na kanale zarobię 50 zł, to będę musiała czekać 5 miesięcy na przelew, bo to się będzie zbierać. Jeżeli w jednym miesiącu zarobię 200 zł i tak u mnie było później, że ja zarobiłam 200 zł na przykład, już tam nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego, ale to nadal było za mało do 250, to musiałam czekać na kolejny miesiąc i to się skumulowało. Pamiętam, mój pierwszy przelew z YouTube był właśnie sumą chyba 3 miesięcy i dostałam 360 zł. Taki miałam pierwszy przelew i powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. Z jednej strony była radość, bo już coś zaczęło wpadać, ale no bądźmy szczerzy, 360 zł, no to nie poszalejesz, ale cieszyłam się, bo stwierdziłam, że mimo wszystko to jest jednak wynagrodzenie i zasłużyłam sobie i wydałam na przyjemności te pieniądze. Popatrzmy w takim razie na rok 23. Tutaj, jak widzicie, mamy styczeń. Lecimy styczeń i po kolei możecie zobaczyć, jak niewielkie są to kwoty. za szybko, może wolniej. Teraz pokazuję Wam jeden dzień, czyli ile zarabiam w jeden dzień. 14 stycznia 2 zł. Popatrzymy tu na jakiś wyższy. W niedzielę 5 marca 40 zł. Popatrzymy tutaj. W poniedziałek 11 września 51 zł. Tyle zarobiłam na jeden dzień. Jeżeli popatrzymy tutaj, to możemy zobaczyć. A, przepraszam. Popatrzymy teraz, ile zarabiamy miesięcznie. I najpierw pokażę Wam rok 2023. To są moje miesięczne zarobki w roku 2023. Jak widzicie, na początku było tutaj 155 zł. Tyle w styczniu. W lutym 266. W marcu 344, czyli powoli rosło. Potem mniej więcej było na tym samym poziomie. Jak widzicie, w maju 338. Czyli dostawałam już co miesiąc pieniądze z YouTube. Dostawałam przelew, bo kwota przekraczała 250 zł. Ale te kwoty, jak widzicie, nie bardzo chciały rosnąć. 350 zł w czerwcu. W lipcu 390, a potem nagle skok, proszę bardzo, w sierpniu 620. I to było bardzo ciekawe, dlatego że ja nic nie zmieniłam, czyli tak jak wstawiałam filmy, jeżeli chodzi o częstotliwość i o jakość tych filmów, było identycznie w styczniu przez cały rok do sierpnia. To, co się stało w sierpniu, to był dla mnie ewenement. Dlatego, że sierpień jest miesiącem, gdzie praktycznie wszyscy albo większość polskich youtuberów podróżniczych, takich jakby kanałów, można by powiedzieć, mojej konkurencji, z reguły oni robią sobie przerwę na miesiąc i najczęściej jest to sierpień. I ja zastanawiałam się, czy robić tą przerwę, bo podobno zrobienie przerwy dobrze wpływa na kanał. Tak wszędzie można usłyszeć, przeczytać, że warto na chwilę z tego kanału zejść, bo potem jak się wraca, to te filmy się lepiej klikają. I naprawdę się zastanawiałam, czy tak nie zrobić, ale miałam tyle nagranych filmów i materiałów, że pomyślałam, że jak znowu zrobię przerwę, to znowu po prostu będę miała tyle zaległości, a chciałabym robić te filmy na bieżąco. Stwierdziłam wobec tego, że mam w tym momencie czas i mogę po prostu te filmy montować i będę je montować. I to okazało się najlepszym, nagle po prostu najlepszą taką właśnie decyzją. I nagle po prostu jakby znikąd stało się, że te filmy się lepiej klikało. Po prostu nowe osoby, które nie miały co oglądać, niechcący wpadły na kanał. I co więcej, zostały. Dzięki temu we wrześniu nagle zarobiłam 1683 zł. I to było takie już wow! To już zaczynają się poważne pieniądze. I nie ukrywam, było mi bardzo miło. I to z pewnością motywuje do tego, żeby montować te filmy dalej i robić. Utwierdza w przekonaniu, że to, co robisz, jest dobre. Skoro są ludzie, którzy oglądają, którzy zostają na tym kanale, to znaczy, że to, co robię, jest wystarczająco dobre. Pewno mogłoby być lepsze, ale będzie jeszcze czas, żeby się poprawić i robić to lepiej. Ale gdy ci nasi znani podróżnicy, vlogerzy wrócili do stałego nadawania filmów niestety już moje przychody spadły, ale nie spadły one do tego poziomu ze stycznia. Czyli znaczy, że część osób zdecydowała się z nami zostać. I tutaj już w październiku miałam niespełna 1300 zł i później spadliśmy do 887. No powiem szczerze, że było mi trochę przykro. Bo jakby jakiś tam mały spadek to jakby człowiek bierze pod uwagę, ale no to dość duży spadek. I było mi przykro i patrzyłam, co się dzieje w grudniu i w grudniu dostałam niespełna 1000 zł, czyli prawie połowę mniej od tego, no nie połowę, 1/3 mniej od tego września. I zaczęłam to poważnie analizować. To był tak naprawdę pierwszy raz, kiedy ja zaczęłam analizować to dokładnie, bo przedtem jakoś się za bardzo tym nie interesowałam. Ja po prostu robiłam te filmy, bo chciałam jakby nagrywać naszą podróż, żeby to była dla nas pamiątka, żeby podzielić się. Zawsze byłam osobą, która chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, przygodami, lubi pokazywać to, co robimy, jak coś moim zdaniem jest fajne. I jakoś zakładając kanał, nie myślałam o tym za bardzo tak na serio. Na pewno nie myślałam o zarabianiu. Znaczy, nie powiem, że nie przeszło mi to przez głowę. Nie będę ukrywać, no. Nikt głupi nie jest, prawda? Każdy wie, że można zarabiać na YouTube. Tak więc oczywiście przeszło mi przez głowę, że fajnie by było, gdyby jakieś pieniądze wpadały. Rok 2024. Styczeń. Zaczął się całkiem przyzwoicie. 1800. Skąd znowu ten wzrost? Ano stąd, że postanowiłam robić 3 filmy w tygodniu. Czyli w roku 2023 robiłam 2 filmy w tygodniu. I przemyślałam sobie to wszystko dokładnie. Stwierdziłam, że są nam potrzebne dodatkowe dochody i fajnie by było, jakby one były właśnie z kanału YouTube. Przemyślałam wszystkie za i przeciw, co mogę zrobić, czy inaczej nagrywać filmy, inna tematyka i tak dalej. Czy może po prostu więcej tych filmów, a że materiałów mi nie brakuje i mam taką górkę do przerobienia, to stwierdziłam, że po prostu przycisnę i będę montować więcej. I od stycznia do teraz robię 3 filmy w tygodniu, co muszę Wam powiedzieć, że jest straszna orka. I nieraz już się zastanawiałam, żeby znowu zwolnić do 2 filmy w tygodniu. Ale na razie są 3. I jak to wpłynęło na kanał? Ano wpłynęło pięknie, bo jak widzicie, te dochody pięknie tutaj sobie rosły i w lutym otrzymaliśmy rekordowe 4890 zł. I było wielkie wow! Ale potem, jak widzicie, znowu te dochody spadają. No i teraz tutaj nagrywam w maju i dzisiaj dokładnie jest 20 maja i pokazuje mi, że łącznie w tej chwili jest 887 zł. To znaczy, że do końca miesiąca prawdopodobnie dostanę tylko 1000 zł, więc znowu prawie 5000 i nagle wszystko poleciało w dół. Praktycznie 5 razy mniej będzie, mimo że cały czas robię 3 filmy w tygodniu. Jaki jest więc powód, że tak spadło i że tutaj tak wzrosło? Znam odpowiedź na te oba pytania. Ten wzrost tutaj, moi drodzy, zawdzięczam jednej kobiecie, tak naprawdę rzecz biorąc. Pamiętajcie ten film z Gambii. Tutaj już Wam pokażę, jak to wygląda. Poczekajcie, bo muszę treść. Jeżeli sobie wejdę na treści i moje najlepiej klikające się filmy, to zobaczymy, że numer 1 jest film Polka o życiu w Gambii. Beata, jeżeli oglądasz to, dziękuję pięknie, bo okazało się, że dzięki Beacie miałam właśnie te rekordowe dochody, bo nagle film zdobył 69 tysięcy, prawie 70 tysięcy kliknięć. Za chwilę pokażę, jaka jest nasza taka średnia. Nasza średnia w tej chwili. I tutaj są inne filmy, jak możecie zobaczyć właśnie w tysiącach, jak one wyglądają. I oczywiście, ile można zarobić. Ten jeden film, który osiągnął prawie 70 tysięcy kliknięć, przyniósł mi 938 zł dochodu. Ten jeden film. W związku z tym inne filmy, które tam na kanale sobie funkcjonowały, dobiły do tej kwoty 5 tysięcy. Czyli w tym miesiącu było wyjątkowo dużo fajnych filmów, które się po prostu dobrze klikały. A jakie filmy się klikają? Jeśli chcecie wiedzieć, to napiszcie w komentarzu, zrobię w kolejnym odcinku, bo to gadania co najmniej na jeden cały odcinek. I tutaj można sobie pooglądać i to przeanalizować właśnie, które filmy, jak się dobrze klikają, kto je ogląda, czy to są subskrybenci, czy to są osoby, które nie są naszymi subskrybentami. To są pieniądze, jakie otrzymuje się z reklam, które się wyświetlają w trakcie oglądania filmu. Ale to nie są wszystkie pieniądze, które dostaje się z YouTube, bo od pewnego czasu jest system wspierania kanału i my tutaj mamy paru wspierających, których serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję. Zajrzyjmy więc do tej sekcji. Popatrzcie, tutaj mogę zobaczyć, ile mamy osób. Łączna liczba wspierających w tej chwili jest 15 osób. Widzę też, że jest strzałka do góry, zawsze mile widziane strzałki do góry, czyli mamy więcej. Tutaj mogę dokładnie zobaczyć, tak, jak to sobie rośnie, widzicie? Tutaj mam przychody za ostatni miesiąc. 200 zł, nowy wspierający i czy ktoś anulował. Tak więc to też oczywiście można zobaczyć w skali roku, a kto dokładnie, ich aktywność i takie różne rzeczy. Tak więc jak długo są z nami na kanale, widzicie? O. Najdłużej Maja, pozdrawiam serdecznie, 19 miesięcy. Piotrek, Iza i tak dalej. Ale jeszcze mamy też Patronite, który był pierwszy i na Patronite, czy Patronite mówiąc po angielsku, mamy 16 wspierających i łącznie w tej chwili otrzymuje 660 zł wsparcia miesięcznie. Niestety i Patronite, i YouTube bierze sobie prowizję. Patronite bierze około 40%, a YouTube aż 60%, czyli za każde wpłacone 10 zł ja dostaję z Patronite tylko 6 zł, a z YouTube'a tylko 4 zł. Z tego, jak ktoś wpłacił 10 zł, jak ktoś wpłaci 100 zł, ja dostanę tylko 40. skandal, prawda? Dlatego od pewnego czasu promuję wspieranie nas bezpośrednio. Po prostu zrobiłam u siebie na blogu takie skarbonki dla mnie, dla niedźwiedzia, psia, micha i wtedy dostaję 100%. I najprawdopodobniej będę szła właśnie w tym kierunku, żeby jak najwięcej osób wspierało nas bezpośrednio. Można też zarabiać jeszcze pisząc e-booki, robiąc różne afiliacje, czyli reklamując jakiś produkt i ze sprzedaży można dostać prowizję. Jest dużo możliwości dookoła kanału YouTube, które pozwolą Wam zarobić. Niektórzy też wykorzystują kanał YouTube tylko po to, żeby jakby zareklamować swoje usługi. I muszę powiedzieć, że być może ja też tak będę robić, bo wcześniej czy później wrócę do uczenia języka angielskiego i dzisiaj już widzę, jaki jest wielki potencjał w prowadzeniu kanału YouTube. Mogę tutaj pokazać, co robić, mogę tutaj pokazać, co robię, jak to robię, dać część swoich usług za darmo, na przykład krótki kurs, lekcje angielskiego, a jeżeli chcesz więcej, to zaprosić do siebie już na płatną platformę, czy na lekcje 1:1, mnóstwo różnych można kombinacji, więc da się to zrobić. Widzę, że w ten sposób się to rozwija. Czy warto założyć kanał na YouTube? Czy można zarobić? No, jak widzicie, że można i można o dużo więcej można zarobić. Ja naprawdę właśnie jestem świetnym przykładem, jak taka totalna noga YouTube'owa już coś zarabia, a można dużo więcej, jeżeli ktoś dobrze się przygotuje i dobrze wystartuje, bo bardzo ważny jest start. Bardzo ważne jest, jak zaczyna się kanał YouTube i ja popełniłam tam bardzo dużo błędów. Jeżeli chcecie o tych błędach usłyszeć, to bardzo proszę napiszcie w komentarzu i ja taki odcinek przygotuję. Na pewno teraz chciałabym przygotować odcinek o sprzęcie, jakiego sprzętu używam i oprogramowania do nagrywania filmów. Miałam jeszcze powiedzieć, ile dokładnie pieniędzy dostaje się za 1000 wyświetleń i 1000 subskrybentów. Liczba subskrybentów nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, trochę ma znaczenie, bo żeby zacząć zarabiać, musisz mieć minimum 1000 subskrybentów. Albo ileś tam godzin, bodajże 4000 godzin, jak dobrze pamiętam. Tak więc ma to jakieś znaczenie, ale jakby później, czy Ty masz 1000 subskrybentów, czy 100 000 subskrybentów, to nijak nie wpływa na to, ile Ty zarabiasz. Tylko kliknięcia, ile się klikają Twoje filmy, dlatego to jest takie ważne. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nasz lub kanał kogoś innego, a nie może tego zrobić finansowo, to może zrobić to przez kliknięcia, czyli oglądać te filmy wielokrotnie. Na przykład puścić playlistę, nawet jak robisz coś innego i niech sobie tam się to mieli. Wtedy mi będzie wpadać więcej pieniędzy. A ile dokładnie dostajemy za 1000 wyświetleń? I tutaj znów odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bo to jest... Ja nie wiem, jak to jest, to zależy od ilości reklam w danym filmie, bo przecież w krótkim filmie jest mniej reklam, a w długim filmie będzie więcej reklam, więc automatycznie będzie większy przychód. Zależy też, gdzie te reklamy się wyświetlają. Jeżeli Twoi odbiorcy są w Polsce, a może w innych krajach, bo w każdym kraju jest inna stawka za reklamę. Tak więc to nie jest nigdy stałe. No to już wiemy, że jeden dobry film potrafi nagle Twój kanał zamienić na super maszynę do robienia pieniędzy. Ale to działa też w drugą stronę. I właśnie dlatego moje dochody tak nagle spadły, bo skończyłam tą serię z Afryki i poleciałam do Londynu. I to zupełnie się nie klikało, po prostu absolutnie. Wszystkie strzałki w dół i informacje, że Twoi oglądający, którzy zazwyczaj klikają w swoje filmy, wykazują mniejsze zainteresowanie tym filmem i kolejnym, czyli ta wyprawa do Londynu, ta krótka wycieczka do Londynu się nie klikała. No i to jest dla mnie bardzo ważna informacja na przyszłość, bo jak widać, moi obserwujący oczekują od nas takich ekstremalnych wypraw, które na szczęście będą, tak więc wiem, że znów te zarobki pójdą do góry i nie ma problemu. Jakby ten Londyn to był taki epizod, a pomyślałam, że skoro już tam lecę, to mogę coś ponagrywać i moim zdaniem to też jest ciekawe. No może nie było zupełnie nieciekawe, ale musimy pamiętać, że wszystkim rządzą algorytmy. I jakby YouTube podpowiada moim widzom, co ich zainteresuje. I jak widać, nie jest to Londyn i pewnie żadne inne miasto w Europie. Ciekawa bardzo jestem, jak się zacznie kolejna wyprawa. Czy wrócimy do poprzedniego etapu? Czy powoli trzeba będzie to budować? Czy szybko? I jak się to będzie dalej rozwijało? Z chęcią zrobię taki film, na przykład za rok od dziś, żeby to przeanalizować. Jeżeli Wy macie zamiar otworzyć swój kanał na YouTube, to życzę Wam wszystkiego najlepszego. A przede wszystkim nie poddawajcie się, bo moim zdaniem mimo wszystko warto prowadzić kanał, mimo tego, że to jest bardzo dużo pracy. Ale może też jest tak, że to ja mam dużo pracy, bo sposób, w jaki ja montuję filmy, jest bardzo czasochłonny. Można nagrywać inaczej i montować znacznie szybciej. No i co? Znowu powiem, jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie w komentarzu. No przepraszam, ale nic innego nie mogę powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani, w jaki sposób montuję, jak to robię, to oczywiście chętnie podzielę się tą wiedzą, a także tą, której sama nie stosuję, mimo że znam, bo wiem, jak można by robić to o wiele bardziej efektywnie, jak można by było nagrywać, co można by było nagrywać, żeby klikało się lepiej. Nie wszystko jednak to, co wiem, chcę robić, bo podoba mi się sposób, w jaki podróżujemy, miejsca, w które jeździmy i chcę właśnie tak to robić. Dla nas zawsze podróż jest na pierwszym miejscu, a nagrywanie jest jakby takim dodatkiem i chciałabym, żeby tak to pozostało. Na szczęście my nie musimy żyć z tych dochodów z YouTube'a. To jest tylko taki miły bonus i podziękowanie za mój poświęcony czas, a także pomaga mi to wymienić sprzęt, bo trzeba jednak trochę zainwestować, żeby móc zarobić. Pięknie dzisiaj dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim naszym wspierającym, bez względu na to, w jaki sposób nas sponsorują. Z jednej strony muszę Wam powiedzieć, że te osoby, które nam wpłacają przez Patronite czy przez YouTube, ja nie chcę tych osób zniechęcać do wspierania w ten sposób. Dlatego, że YouTube to jest platforma do zarabiania pieniędzy. Oni zarabiają pieniądze na wyświetlaniu reklam i też na pobieraniu tej prowizji, więc z jednej strony owszem, ja dostaję mniej, ale też kanał, który ma wspierających, zawsze będzie trochę bardziej promowany od kanału, który nie ma tych wspierających, więc z drugiej strony to też trzeba mieć na uwadze i niech sobie tam tą prowizję biorą. Ja cieszę się z tego, co zostaje mi w kieszeni. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo proszę zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dziękuję pięknie i do następnego. No dobra, poczekajcie, bo jeszcze muszę tu włączyć nagrywanie, o, żebym nie musiała wszystkiego robić dwa razy. Dobra, leci. No dobra. Już mówiłam, no dobra. Zawsze się powtarzam.